fragment z Ewangelii Mateusza. Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. Dzisiejsza niedziela prowadzi nas do niezwykłego wydarzenia, do rozmnożenia chleba przez Jezusa. Wielki tłum idzie za Nim, potrzebuje pożywienia na pustkowiu. Dlatego, jak czytamy w Ewangelii, Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Obfitość tego pokarmu pokazuje nam, jak nasz Pan troszczy się o swój lud. Zebrano po spożywających 12 koszów, napełnili 12 koszów. Nawet w takim fizycznym wymiarze Pan nie zostawia ludzi samym sobie. Ten wspaniały gest miłości miłosiernej prowadzi nas do chleba eucharystycznego, do mszy świętej, do komunii świętej, w której Pan karmi naszego ducha swym ciałem. Daje nam nowe siły wewnętrzne. A my, na ile świadomie korzystamy z tego daru? Pamiętajmy, że nasz różaniec to przylgnięcie do Maryi, a z nią do Jezusa, który jest owocem jej łona. Ona nam daje Jezusa, niesie Go w swych ramionach, daje Go światu, daje mnie, dzieli się Nim z nami. W codziennej modlitwie różańcowej przygotowujemy nasze serca na przyjście Pana. Rozpalajmy w sobie tęsknotę za Jego pełną dobroci bliskością. Dziękujmy za każdą komunię świętą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.